Witam wszystkich. 17 kwietnia. Piękna pogoda za oknem. 17 stopni. Aż miałem dylemat, jak się dzisiaj ubrać. Zastanawiałem się, czy warto założyć już krótkie spodenki. I muszę powiedzieć, że to jest odpowiedni czas już na taki ubiór. Z tym, że jak to po zimie, pewnie większość z Was ma taki problem. Mam zupełnie białe nogi. I nie za ładnie by to pewnie wyglądało. A dzisiaj taka kolejna luźna jazda między tymi dłuższymi. Robię takie krótsze. Dzisiaj miało być też tak trochę szybciej, żeby się trochę zmęczyć. Ale czuję, że też nic z tego nie wyjdzie, bo znacie mnie. Ja lubię trochę pozwiedzać i jednak będę się dzisiaj często zatrzymywał. No, czas zdjąć wiatrówkę. Jest oczywiście wiatr, ale mam bluzę, mam komin, więc powinno wystarczyć. Co do dzisiejszej jazdy, to żadnego większego takiego konkretnego celu nie mam. Oczywiście wiem, gdzie będę jechał, ale będzie to tylko 30 km, więc nie jest to dużo. Jeden z poprzednich filmów o tytule Luźna jazda spotkał się nawet z miłym odzewem. Straszny wiatr jest. Więc to chyba nie jest tak, że trzeba robić koniecznie duże przebiegi. Jak widać, krótkie wycieczki też mogą cieszyć się jakimś zainteresowaniem. Tylko przeważnie z takich tras nic nie kręcę. A że dzisiaj mam dużo rzeczy do przetestowania, więc tą kamerkę jednak wziąłem. Może się przyda. To znaczy, kamerkę zawsze zabieram, bo robię zdjęcia. Jest bardzo ciepło, tylko no ten wiatr przeszkadza prosto w twarz. No nie zanosi się na to, żeby w ciągu najbliższych dni ten wiatr ustał. Kilka dni temu podregulowałem trochę kamerkę. Ustawiłem ponownie ostrość. Co jakiś czas, co kilka miesięcy ja to poprawiam. Tym razem zabezpieczyłem obiektyw, gwint obiektywu gorącym klejem, tak jak było w oryginale, i nie powinno nic już samoczynnie się przestawić. Jak pewnie wiecie, dużo kamer sportowych ma problem z ostrością. Kamery po pewnym czasie po prostu gubią ostrość. Czy to od upadku, czy od wibracji. Jeszcze inne przychodzą rozstrojone już na samym początku. I trzeba po tej fabryce poprawić. Nie ma tutaj się czego bać. Punkt widokowy w Siemieniu nad Rzecznym, ale my najpierw sobie zajedziemy tutaj. Ale tutaj zaorali, kurczę, tu była naprawdę fajna miejscówka. Murzyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi.
Byłem tutaj jeszcze nie tak dawno temu, może z 2 tygodnie temu, i to wszystko było zalane. A teraz widzę, że nie ma nic. I rzeczywiście panuje susza w Polsce. Ja to nawet specjalnie, żeby zobrazować, pokażę wam zdjęcia. Właśnie w tej chwili. Tak to właśnie wyglądało jeszcze niedawno. Jest różnica, prawda? A to zostało. Z tego, co było. Nie wypierniczyłem się. Chciałem pokazać, jak wygląda. Nie ma się czym chwalić. Tak wygląda wymieniony wolnobieg już. Zdemontowałem tą osłonę na szprychy, która już zrobiła się siwa, wyblakła. Teraz jest taka wbudowana. Fajny patent, bo fajnie wygląda. Nowy łańcuch KMC Z7, taki jak chciałem. Trochę tej wody jeszcze jest. Ale powinno być raczej więcej po zimie. A co będzie w lato? Tyle to jest przestrzeni. Jaka ładna plaża. Niewiarygodne, jak tutaj się zrobiło sucho. Jeszcze niedawno nie dało się tędy przejechać. Teraz zobaczcie. Przedostanę się na drugą stronę chyba. Albo i nie. Nie przedostanę się. Nie przeskoczymy tego. Jeszcze nie teraz. Szkoda, bo chciałem tam przy rzece narew sobie pojeździć. A tak to trzeba będzie już zawracać. Ale to też jest fajnie. Ale nasi tutaj byli. Jakiś korek po puszce. Miał być trening, a jest zwiedzanie. Kurczę, i tak to nie wygląda. Ale jeszcze zdążę się zmęczyć. Bo jeszcze przede mną jest las. Z fajnym podjazdem. I tam się wymęczę. Jaki pył. Bez wiatrówki jednak trochę zimno jest na zjazdach. Jesteśmy w Podgórzu. Jedziemy w kierunku na Zambów. Czyli w lewo.
jakiś kawałek. Później w prawo odbijamy do Lasu Wielczyńskiego. Tam jest mój ulubiony podjazd na Ruską Górę. W końcu akurat zjeżdżałem z głównej drogi, zrobiłem sobie redukcję, no ale spadł mi tutaj już na polnej drodze. Taka sytuacja. Drugi raz w życiu dopiero mi się zdarzyła. Trzeba będzie znowu podregulować coś. Już zaczynam tętnić za stopką, którą zdemontowałem. Szukam teraz drzewa, żeby oprzeć rower i wyregulować tą przednią przerzutkę. A teraz najważniejsze, czyli ciśnienie w koło. Dzisiaj sobie poeksperymentujemy. Zaraz, minimum tu jest tutaj 3,5. Ja wcześniej wprowadziłem w błąd, że 2,5. No to jest 3,5. No to to jest 3,5 to jest według mnie dużo. No to zrobimy powiedzmy do 3 albo 2,5. 2,8. Jeszcze to jest za dużo. 2,6. To jest jeden bar poniżej normy, tak naprawdę. Mimo to mi się wydaje, że jest ok. I to samo zrobimy z tylnym kołem. Jeden bar poniżej zalecanego poziomu, no. Tak to wychodzi. Ja jestem lekki zawodnik, więc nie powinno się nic stać. No teraz są takie uślizgi i tak, no oczywiście tutaj jest bardzo sypki piach. Ale jest lepiej. Tu jest piasek, jak na pustyni. Dało się przejechać. Kilometrów zrobione. Specjalnie tak się też nie zmachałem, bo nie o to też trochę chodziło, żeby się zarżnąć, tylko żeby się trochę rozruszać, żeby te interwały między jazdami nie były zbyt długie, bo się wypadnie z rytmu po prostu. No i to by było na tyle na dziś.
wprawdzie króciutka wycieczka, ale dla mnie taka trochę intensywniejsza. Trochę posiedziałem nad wodą, trochę w lesie i jestem zadowolony. To do zobaczenia.